Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Zapraszam do obejrzenia kalendarza kulturalnego przygotowanego przez telewizję Tele Top Sudety. Nowa twarz, tak nazywała się wystawa Malwiny Gaj i już w najbliższy piątek chciałabym Państwa zaprosić na finisaż tego wydarzenia. Będzie spotkanie z Malwiną i będzie można ostatni raz obejrzeć jej rysunki i dzieła sztuki. Malwina Gaj jest studentką Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu na kierunku malarstwo, ale jest związana ze Świdnicą od dzieciństwa. Tutaj kończyła liceum, drugie liceum ogólnokształcące w Świdnicy. Na wystawie jest prezentowanych kilkadziesiąt prac z zakresu rysunku, grafiki i malarstwa. Głównie są to portrety. Portrety charakteryzujące się taką bardzo dużą kulturą plastyczną, dużym talentem realistyczno-odtwórczym, ale są te portrety traktowane różnie, właśnie rysunkowo, malarsko. Bardzo często jest użyty kolaż. Czasem mamy takie portrety będące ilustracjami książkowymi, inspirowane właśnie taką estetyką ilustracji książkowych. Jest to naprawdę bardzo ciekawa wystawa. Jest to pierwsza wystawa, jest to debiut autorki. To kochał Kaczmarskiego, koftę osiecką, będzie mógł pojechać do Bolkowa. Tam odbędzie się fantastyczny koncert, którego właśnie... Nie bolę jeszcze raz, bo nie zapomniałam. Cisza jak ta. Cisza jak ta, tak zatytułowany został koncert, na który zapraszam Państwa do Bolkowa. Piosenki Kofty Osieckiej, Kaczmarczyka znajdą się podczas koncertu i one uwiecznione są na płycie, która będzie kanwą tego wydarzenia. Serdecznie Państwa zapraszam w najbliższy piątek o godzinie 20 do Bolkowa. Na koncert Daniela Warakomskiego chciałabym Państwa zaprosić w najbliższy piątek o godzinie 20 do klubu Bolko. Świdniczanin brał udział w muzycznym wydarzeniu Voice of Poland i właśnie jego piosenki będzie można posłuchać w klubie Bolko. Będzie również gościnny zespół, ale o tym więcej opowiedzą nam organizatorzy. Daniel Warakomski wystąpi w najbliższą sobotę w klubie Bolko. W zeszłym roku uczestniczył w programie Voice of Poland. Teraz przyjedzie do nas z gośćmi, z którymi spotkał się w tym programie. Będzie Diana Ciecierska, będzie Michał Steciak. Wspólnie wykonają różnorodny repertuar. Będzie i rock, i soul, i R&B, także pop. Wśród artystów, których utwory usłyszymy, będzie m.in. Linkin Park, Maroon czy Lenny Kravitz. Także spektrum szerokie, wykonawców na scenie całkiem sporo. Zapraszamy do klubu Bolko w najbliższą sobotę. Startujemy o godzinie 20. Bilety w przedsprzedaży kosztują 10 zł, a w dniu koncertu będą dostępne po 20 zł. Także zapraszamy serdecznie. Marek Pospieszalski i Kuba Janicki zaprezentują koncert zatytułowany Malediwa. To wszystko w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu. Serdecznie Państwa zapraszam w najbliższy piątek do Teatru w Wałbrzychu. Nosowska na tłusto i basta, tak zatytułowana została trasa koncertowa Kasi Nosowskiej i wielbicieli jej muzyki zapraszam do sali koncertowej do Wrocławia. Tam odbędzie się wielki koncert. Serdecznie Państwa zapraszam. Najbliższą sobotę chciałabym całe rodziny zaprosić na familijne warsztaty plastyczne, które przygotował Świdnicki Ośrodek Kultury w ramach zimowych ferii. Wydarzenie odbędzie się o godzinie 12:30. Serdecznie Państwa zapraszam. Przygody czterech kobiet w wieku klimakterium, proszę Państwa, to opowieść, którą przygotowała Elżbieta Jodłowska. Klimakterium Iriusz po raz kolejny. Zapraszam serdecznie Państwa. W Świdnicy będzie można obejrzeć spektakl Elżbiety Jodłowskiej.
to już właśnie w najbliższą niedzielę. Serdecznie Państwa zapraszam na 16. już edycję Forum Teatrów Niezależnych Transformacje. Są to specyficzne spotkania z teatrem niezależnym, z teatrem alternatywnym, z teatrem ciekawym, który mówi o tych sytuacjach, które są aktualne i cały czas na bieżąco. W tym roku transformacje będą trwały 3 dni. 14, 15 lutego i 21 lutego. 14 lutego to jest dzień świdnicki, walentynki, a przedstawienia, można by powiedzieć, troszkę miłości i niekoniecznie. Pierwszy spektakl o godzinie 17 pokaże Teatrzyk Zielona Gęś, dziennego pobytu Senior Wigor Świdnicy. Spektakl nosi tytuł W drodze między snem a jawą, a potem o godzinie 18 grupa z Młodzieżowego Domu Kultury zaprezentuje swoją interpretację Wesela. To będzie 14, natomiast 15 lutego to jest Dzień Gości i wtedy zapraszam Państwa na spektakl o godzinie 18:00 Bajki dla wszystkich i dla nikogo grupy Kapral Winczyk z Poznania. To jest spektakl dla widzów od 16 roku życia i potem o godzinie 19:30 Terminus Aquo ze spektaklem Do końca. A 21 lutego nasi goście z bardzo bliska, bo z Głuszycy, spektakl nosi tytuł Dzieci Czarnych Orłów. Na wszystkie prezentacje w ramach Alchemii Teatralnej jest wstęp wolny. Mówię, że ostatnio u nas kultura zeszła na psy. No i dlatego, Szanowni Państwo, Świdnicki Ośrodek Kultury nie może na to pozwolić i zapraszamy w imieniu Alchemii Teatralnej Dorosłych na spektakl zatytułowany Rzecz o Hamlecie w pewnym powiecie. Kiedy? 17 lutego o godzinie 18:00. Bilet tylko 10 zł. Jest to już ostatnie nasze przedstawienie, dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich, żeby ta kultura na psy nie zeszła. Do zobaczenia. Również w niedzielę, ale i też dzień wcześniej, w sobotę, proszę Państwa, chciałabym zaprosić do Świdnickiej Galerii. Tam odbywać się będzie giełda minerałów. Można nacieszyć oko, ale również coś kupić z pięknych kamieni szlachetnych, półszlachetnych. Serdecznie Państwa zapraszam do galerii. A ja już się żegnam. Miło i ciepło zapraszam Państwa do uczestnictwa w wielu imprezach kulturalnych i do zobaczenia za tydzień.